Pierwszym krokiem, który staje przed każdym, kto ma problem alkoholowy, jest rozpoznanie. Jeżeli ruszasz w drogę, to albo patrzysz na widoczny punkt docelowy, albo kupujesz mapę. W innym przypadku zostaniesz w czarnej dziurze, bo nie wiesz, gdzie jesteś i gdzie idziesz. Wyobraź sobie teraz sytuację, że uczestniczysz w zajęciach grupowych dla uzależnionych. Może znasz pojęcie, że cebule mają warstwy i ogry mają warstwy. Tak samo podejmujący terapię mogą mieć warstwy. Pierwsza warstwa to osoby, które są tutaj z wyroku sądu. Stawili się po przebadaniu w poradni terapii uzależnień, sąd zabrał im dzieci, tak nakazała im pomoc społeczna, pracownik socjalny bądź asystent. To zewnętrzna warstwa osoby uzależnionej. Kiedy wejdziesz głębiej, zobaczysz kolejną warstwę. Osoby, których partnerka bądź partner odeszli lub coś w ich życiu się załamało. Ta warstwa jest już bliższa istocie alkoholizmu. Te osoby wiedzą, że alkohol im coś zabrał. Następna warstwa to ludzie, którzy odbywają terapię po raz kolejny. Oni już zaczynają widzieć, że coś nie działa, że nadal tutaj wracają, że problem ich przerasta. Jeśli wejdziesz głębiej, to zobaczysz ludzi, którzy sami podjęli decyzję o leczeniu. To sam miąższ tej grupy, istota, jej sedno. A przejście do tej kolejnej warstwy wymaga tylko jednego – zauważenia tego, że masz problem. Można to zrobić najłatwiej przez konfrontację siebie z alkoholem. Dlatego właśnie pacjent prowadzony jest przez diagnozę, poznaje chorobę, szuka jej objawów u siebie. Zdejmuje kolejne swoje warstwy. Kazali mi, coś mi się sypie, leczenie jest bezskuteczne. Aż trafia do sedna, które my nazywamy tożsamością alkoholową. Dlaczego to rozebranie cebuli jest takie ważne? Po pierwsze, pomaga w rozpoznaniu i zaakceptowaniu swojego uzależnienia. Bez tego nie pójdziesz dalej. Po drugie, nazwanie uzależnienia chorobą może pomóc Tobie w zmniejszeniu poczucia winy, ale i oddzieleniu zachowania od osoby. Po trzecie, jeśli uzależnienie uznasz za chorobę przewlekłą, to będziesz wiedział, że może ono powrócić i warto w sporę to rozpoznać. O co chodzi? Jeśli rozpoznasz i zaakceptujesz swoje uzależnienie, będziesz jak bokser. Widziałeś kiedyś może walkę bokserską? Zawodnicy są dzieleni na kategorie i raczej nie zauważysz boksera wagi lekkiej i ciężkiej we wspólnej walce. Jeśli uwierzysz i zauważysz, że jesteś alkoholikiem, nie będziesz siłował się z alkoholem. Wiedząc, że nim jesteś, że jesteś uzależniony, nie będziesz kopał się z koniem, bo i tak przegrasz. Czyli po prostu, wiedząc o tym, że jesteś alkoholikiem, skupisz się na leczeniu, a nie walce i udowadnianiu, kto, ty czy alkohol, jest silniejszy. Jeśli teraz już wiesz i rozumiesz, że uzależnienie to choroba, warto poznać jej objawy. Spośród 6 objawów trzeba rozpoznać przynajmniej 3, które wystąpiły w określonym czasie. Diagnozę może postawić wyłącznie specjalista i właśnie z tego powodu, omawiając objawy, będę używał potocznych definicji. Twoje zadanie to tylko przyjrzenie się, czy w tym, co mówię, znajdziesz cokolwiek o sobie. Pierwszy z objawów, o którym chcę powiedzieć, to głód alkoholowy, czyli silna potrzeba przyjmowania substancji, potrzeba wypicia. Na temat głodu alkoholowego jest już trochę informacji na moim kanale. Dlatego przypomnę tylko, że głód alkoholowy występuje tylko w okresie trzeźwości. To tak jak z poceniem się. Jeśli na dworze jest gorąco, to normalne, że się pocisz. Jeśli pocisz się w innych warunkach, prawdopodobnie masz temperaturę. Może pamiętasz, że głód alkoholowy ma 3 komponenty, 3 sfery, czyli może objawiać się w 3 kategoriach. Emocjonalnej. Poczucie narastającego napięcia, twoje odczucia, że emocje, które odczuwasz, są bardzo silne. Komponent poznawczy. Chodzi o to, co myślisz w tym stanie napięcia. Najczęściej będzie to skupienie się na alkoholu, który ma tobie dać ulgę. Przypominasz sobie, jak alkohol pomaga. Nie dostrzegasz, że przede wszystkim szkodzi. I komponent behawioralny, czyli zachowanie. Chodzi o to, jak działasz i jakie to, co robisz, ma skutki. W sumie w czasie głodu alkoholowego możesz wpadać w panikę, że nagle stanie się coś złego. Uczucia, które się w tobie pojawiają, w tym napięciu są tak silne, że mogą być aż bolesne. Alkohol wydaje się wtedy być jedynym zbawieniem, źródłem ulgi, sposobem na radzenie sobie z napięciem. Pamiętasz może konia w mieście? Widziałeś, że
może mieć klapki na oczach. To jest tak samo. Widzi tylko drogę do domu i nic więcej. Alkoholik widzi tylko drogę do kubła z alkoholem. Podobnie jest z przysłowiem, że tonący brzytwy się chwyta. Myślisz tylko o tym, jak się napić, a to, że się skaleczysz, nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Przecież się topisz. Z piciem jest także jak w Matrixie, w którym masz do wyboru dwie tabletki. Możesz wziąć czerwoną i zmierzyć się z problemem i cierpieć, lub niebieską, kieliszek, i żyć dalej z łudzeniem, że po wypiciu nagle problemy znikają. Z głodem jest też troszkę jak z zakochaniem. Kiedy kochasz, tęsknisz. Wszędzie widzisz ukochaną osobę, alkohol, budzi to w tobie napięcie. Czasami zdarzy ci się, że widzisz ją tam, gdzie jej nie ma. Tęsknisz, cierpisz, irytujesz się, masz problemy z koncentracją uwagi. Mogą tobą miotać uczucia żalu, smutku, złości czy euforii. Kiedy widzisz innych z ich ukochanymi, czyli innych pijących alkohol, zazdrościsz też tego samego. A kiedy ta osoba, kiedy alkohol jest, może stracić zmysły. Kiedy ktoś ci zabroni spotkania z ukochaną, zabroni ci picia, potrafisz uciec z domu, pracy i zostawić wszystko. I na koniec jeszcze jedno. Kiedy kochasz i nie ma tej osoby obok, śnisz o tym. W przypadku głodu alkoholowego możesz mieć sny alkoholowe. Drugi objaw to upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem. Z tą kontrolą jest troszkę tak, jakbyś siadał do zwariowanej kolejki w wesołym miasteczku. Tłum ciebie porywa, wsiadasz z nim do wagonu. Pijany maszynista decyduje, gdzie, kiedy skręci, kiedy zahamuje, kiedy się zatrzyma i jak długo pojedziesz. A więc pijesz inaczej niż tego chcesz. Więcej, częściej, masz problem, by się zatrzymać, ale i czy wsiąść do wagonu i czy z niego wysiąść. Inny dowód na brak kontroli jest podobny do dawnej obowiązkowej służby wojskowej, przymusowej odsiadki czy ciężkiej chorobie. Odliczasz dni do cywila, odcinasz centymetr. Dokładnie pamiętasz, ile dni i godzin siedzisz w więzieniu, ale wracasz do aresztu coraz częściej, przerwy w odsiadce są coraz krótsze. Odliczasz dni swojej trzeźwości i udowadniasz innym, że kontrolujesz swoje picie. Mówisz sobie, piję ile chcę, mogę nie pić. Ale zastanów się, jeżeli decydujesz o przerwie w piciu, to jest to wynik problemu z kontrolą. Nie? Zastanów się, po co nakładasz sobie ograniczenia, jeżeli to nie jest problem? Wróćmy znowu do porównania z przestępczością. Idziesz do sklepu, nie planujesz nic złego, ale wychodzisz z niego z ukradzionym batonem. Albo odwrotnie, tym razem planujesz, że ukradniesz tylko zapałki, tylko jabłko, albo cokolwiek innego małej wartości, tak by to było wykroczenie, a nie przestępstwo. W przypadku alkoholu zmieniasz trunki, miejsce, pory picia. Zaczynasz pijąc najpierw tłusty rosół, planujesz, że wypijesz tylko piwo, a nie wódkę. Wypijesz tylko do czasu, kiedy się rozluźnisz, a tak naprawdę pijesz, aż urwie ci się film. Kolejny objaw to fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego. Jeżeli masz zespół abstynencyjny, to znaczy, że twój układ nerwowy przyzwyczaił się do obecności alkoholu. To też trochę jak z pustką. Masz puste naczynie i to jest w porządku, zdarza się. Ale kiedy będziesz w próżni, może powstać podciśnienie, które ciebie wciągnie. Pustka zaczyna wciągać. Zespół abstynencyjny pojawia się kilka godzin po zaprzestaniu albo redukcji, czyli zmniejszeniu długotrwałego picia, kiedy w twoim organizmie zaczyna brakować alkoholu lub jego stężenie spada. Może to jest dobre porównanie z gąbką do mycia. Jeśli kupujesz suchą, to w porządku. Kiedy mokrą gąbkę odłożysz, wyciśniesz, stopniowo dochodzi do siebie, ale jeżeli ją wysuszysz za szybko, na przykład suszarką, odkształci się. Objawy mijają, kiedy wypijesz. Alkohol to cudowne lekarstwo, wystarczy znowu nasączyć się alkoholem, wypić klina. Przy czym zespół abstynencyjny to nie jest kac. To tak jakby porównać przelotny deszczyk do ulewy lub drżenie do drgawek. Kac to mały epizod, mini epizod zespołu odstawiennego. Może towarzyszyć ci suchość w ustach, bóle głowy, brak apetytu, czasami lekki niepokój, pobudzenie czy niewielkie drżenie. Po czym więc poznasz, że masz zespół abstynencyjny? Może wystąpić wtedy wiele zaburzeń, majaczenie alkoholowe, na przykład 12-48 godzin po odstawieniu alkoholu mogą pojawić się napady drgawkowe,
trwające czasami koło tygodnia. Do 2-3 tygodni utrzymuje się złe samopoczucie, nerwowość, zaburzenia snu. Może też pojawić się ostra psychoza, zaburzenia świadomości, czyli dezorientacja w miejscu i czasie, zaburzenia postrzegania, np. iluzje, mamy wzrokowe, słuchowe, czuciowe, podniecenie psychoruchowe czy lęk. Zdaje ci się, że uczestniczysz w wymyślonych zdarzeniach, a to poczucie nasila się w ciemności. Tak zwana absta to również ciężkie stany somatyczne, drżenia mięśniowe, języka, powiek, wyciągniętych rąk, tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, rozszerzenie źrenicy, wysuszenie śluzówek, a może wzmożona potliwość, zwiększona temperatura, bóle mięśniowe, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość i lęki. Zdarza się też, że myśl o alkoholu budzi wtedy Twoją awersję, odrzuca Cię od alkoholu. Czwarty z objawów to zmieniona tolerancja. Teraz to już coraz rzadszy widok, ale może widziałeś kiedyś konia w mieście? Ja widziałem konia, którym woźnica zakładał na uszy słuchawki. A może masz za sobą przeprowadzkę ze wsi do miasta lub z miasteczka na ruchliwą ulicę? Mechanizm jest ten sam. Na początku hałas może być nie do zniesienia. Po to właśnie zasłania się ucho koniowi. Potem przyzwyczajasz się, zwiększa się tolerancja. Tak samo jest ze zmianą tolerancji w piciu. Po pewnym czasie musisz koniecznie wypić więcej, żeby odczuć efekt. Może pojawić się tak zwana mocna głowa. Inni przy piciu odpadają, ty nadal masz mało. Stopniowo, by poczuć szumek w głowie, musisz wypić coraz więcej alkoholu. Z czasem osoba zaprawiona w piciu może wypić taką ilość alkoholu, która mogłaby zabić inną osobę. Przy dłuższym piciu pojawia się spadek tolerancji, co świadczy o poważnym, poalkoholowym uszkodzeniu wątroby i osłabieniu aktywności enzymów, które metabolizują, czyli wydalają alkohol, rozkładają go. Żeby się upić, wystarcza wtedy już mała dawka alkoholu. Jeszcze jeden przykład. Słyszałeś o żabie? Nie ugotujesz żaby, wrzucając ją do wrzątku. Natomiast jeżeli włożysz ją do zimnej wody i stopniowo będziesz podnosił temperaturę, żaba nie poczuje, że jest woda coraz cieplejsza i w końcu się ugotuje. Jeśli chcesz się kąpać, ale woda wydaje się tobie zimna, masz dwa wyjścia. Możesz od razu wskoczyć, wtedy złapie cię skurcz. Albo możesz wejść powoli, lekko się opłukać, zanurzyć i przyzwyczaić. Tolerancja na alkohol pojawia się po długim jego używaniu. Organizm się do niego przyzwyczaja, do tego alkoholu. Może spytać się, po co jest ta tolerancja? Tolerancja to jest mechanizm, który ma Ciebie chronić. Zwykle, jeżeli masz dość alkoholu, alkohol przestaje Ci smakować. Podobnie jest z witaminami. Kiedy czegoś masz za mało, masz na to ochotę, masz smaka. Kiedy masz zmienioną tolerancję, nie masz tego sygnału stop. Wtedy możesz łatwo wpaść w kłopoty. Jeśli wypijesz dużą ilość alkoholu w krótkim czasie, powstanie bardzo silne stężenie alkoholu we krwi. Kiedy przekroczysz 3,5 do 7 promili alkoholu we krwi, życie jest zagrożone. Dla dorosłego faceta, który waży 75 kg, to jednorazowe wypicie 0,75 litra wódki. Przy 4 promilach może pojawić się głęboka śpiączka, zaburzenia układu oddechowego, naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. Według specjalistów, jeśli masz powyżej 1 promila w badaniu rutynowym, powyżej 1,5 promila bez objawów upojenia, bądź ponad 3 promile, jesteś osobą uzależnioną. Kolejny, piąty objaw. Narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań. Kiedy wpadasz w uzależnienie, zaczynasz fascynować się alkoholem. Ponownie, dobre jest tu porównanie z zakochaniem. Możesz cały dzień poświęcać swojej miłości. Budzisz się myśląc o niej lub o nim. Nie możesz jeść. Nie umiesz skupić się na pracy. Rezygnujesz ze spotkań z innymi ludźmi. Zamiast pójść na ulubione ryby, zostajesz w domu. W końcu spotykasz się z tą osobą. Może bierzesz urlop. Po wyjeździe to odsypiasz. Tak samo jest z piciem. Coraz więcej czasu przeznaczasz na przygotowanie do picia, planowanie zakupów, ustalanie menu. Umawiasz się na spotkanie, na wspólne picie. Czas pożera ci przygotowanie. Jak w dowcipie o budowlańcach, którzy biegają z pustymi taczkami.
Zapytani o to, czemu taczki są puste, mówią, że mają taki zapieprz, że nie mają czasu tych taczek załadować. Skupiasz się więc na przygotowaniu do picia. Potem pijesz. Potem leczysz kaca. A twój czas krąży wokół alkoholu. Nie masz już czasu na inne sprawy. Rezygnujesz ze spotkań z ludźmi, którzy nie piją, bądź w ogóle ze spotkań. Nie cieszy cię nic poza tym, że pijesz. Kiedyś, by czuć się lepiej, robiłeś długie wycieczki. Teraz wystarczy się napić. W sumie zaczynasz też pić ciągle w ten sam sposób. I ostatni z objawów. Uporczywe picie pomimo oczywistych dowodów występowania szkód. Każdy z nas się broni. W sądzie masz szansę na niższy wyrok, jeżeli działasz w stanie wyższej konieczności lub we własnej obronie. Ktoś cię goni, uciekaj. Kiedy jedzie na ciebie auto, zejdź z drogi. Jeżeli chcesz przepłynąć jezioro, ćwicz pływanie. Jeżeli wychodzisz nago na mróz i przeziębisz się, następnym razem się ubierzesz. W ten sposób zwykle reagujemy na szkody i zagrożenia. Alkohol oprócz fałszywej obietnicy przynosi wiele strat. Pijąc narażasz się na koszty zdrowotne, somatyczne, psychiczne, choćby na zespół abstynencyjny. Po wypiciu urywa ci się film, okradli cię. Przegapiłeś swój przystanek, zabrali ci premię. Zostawiła cię żona lub mąż. Straciłeś przyjaciela. Wywalili cię z pracy. Nie zdążyłeś na autobus, nie pojechałeś na wycieczkę. Nie pamiętasz, co działo się na urlopie. Policja zabrała ci prawko. Wdałeś się w bójkę. Straciłeś wypłatę. To są twarde konsekwencje. Są też miękkie. Nie masz apetytu, straciłeś zapał, brak ci celu, nie umiesz przeżywać radości. Rodzina, wiara przestały być ważne. Otrzymałeś rozwód z orzeczeniem o winie. A mimo wszystko nadal pijesz. Plują na ciebie, a ty mówisz, że deszcz pada. Nie dostrzegasz związku tych kłopotów z alkoholem. A więc pijesz mimo oczywistych dowodów występowania szkód. Przecież każdy głupi by zauważył, że ma to coś wspólnego z alkoholem. To już wszystko objawy uzależnienia. Odnalazłeś albo odnalazłaś siebie w przynajmniej trzech? Gdzie możesz zadzwonić, do kogo napisać, by o tym porozmawiać? To może jest czas dla ciebie. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji. Film ten ma charakter wyłącznie psychoedukacyjny i może być narzędziem wspierającym, pomocnym na drodze do wyjścia z uzależnienia od alkoholu. Nie wyrażam zgody na jego jakiekolwiek odtwarzanie w innych placówkach terapii uzależnienia.